Dobry wieczór paniom. Dobry wieczór panom. A w szczególny sposób witamy bohaterów dzisiejszego balu studniówkowego. Klasę trzecią PH z wychowawcą panią Sylwią Dąbrowską. Klasę trzecią I z wychowawcą... Klasę trzecią HD z wychowawcą panem Cezarem Majchrowskim. Z wychowawcą panem Grzegorzem Zaganiaczem. Z najlepszą młodzieżą i z najlepszymi rodzicami. Pozwólcie, że z tego miejsca bardzo serdecznie podziękuję rodzicom. Bez rodziców właściwie nie byłoby możliwe, żeby doszło do tego balu. Dziękuję Państwu, dziękuję maturzystom, dziękuję wychowawcom klas, ale pozwólcie, że pozwolę sobie jeszcze na podziękowanie jednemu z wychowawców, który nie został tutaj wymieniony, nie wiem, widocznie gdzieś tam był przez 2 lata wychowawcą klasy trzeciej LT, pani Eli Andrzejewskiej-Meyer. Dziękuję. Była jeszcze przez 1 rok pani Ania Bartosik, to też jej serdecznie dziękuję. Czasami tak bywa, że się zapomina o wychowawcach, którzy byli, a teraz są, a im na pewno też podziękowania się należą. Słuchajcie, ten wieczór jest wieczorem wyjątkowym i musicie pamiętać, że ten wieczór pamięta się przez całe życie. Myślę, tak jak tutaj stoimy na tej scenie, każdy z nas i myślę, że większość z waszych rodziców pamięta swój bal studniówkowy. I życzę wam, żeby ten bal studniówkowy był dla was jedyny, wyjątkowy i niezapomniany. Żeby każdy pamiętał każdą minutę tego balu. O to bardzo, bardzo proszę, żeby nie zapominać, że jest to jednak bal szkolny. Kochani, bawcie się do samego rana. A bal jest prawdziwym balem wtedy, kiedy wszyscy razem bawią się świetnie. I tego też wam życzę. Bal studniówkowy 5 liceum w Zespole Szkół nr 2 imieniem Stanisława Lema w roczniku 2014, czyli roku 2014, uważam za otwarty. Zaczynamy zatem polonezem dyrektorskim. Następnie zaprezentują się uczniowie. Niech w jego podniosłą atmosferę prowadzą nas słowa Adama Mickiewicza. Pod Komorzy rusza i z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza i wąsa podkręcając, podał rękę Zosi. Skłoniwszy się grzecznie, w pierwszą parę prosi. Poloneza czas zacząć.